Myślę, że warto wystartować w tym konkursie przede wszystkim dlatego, że ta statuetka jest bardzo motywująca. Ciężko łączyć kilka dziedzin, jednocześnie pracować i zajmować się działalnością charytatywną, społeczną. I największym problemem wbrew pozorom nie jest zarządzanie czasem, ale to, żeby z tyłu głowy wyłączyć taką potrzebę być najlepszym we wszystkim. I myślę, że ta statuetka w chwilach zwątpienia da taką motywację dla mnie i myślę, że dla pozostałych laureatów, żeby dalej dążyć w tym kierunku i starać się łączyć kilka tych dziedzin naraz. Inicjatywy takie jak Rising Stars, takie jak Global Legal Hackathon, takie konkursy, wyróżnienia są bardzo potrzebne. Można wtedy pokazać siebie, swoją markę, swoje rozwiązania. To trafia do większej liczby osób i do branży prawniczej, i do branży technologicznej. No a Rising Stars jest po prostu ukoronowaniem też karier młodych prawników, czy to aplikantów, czy radców prawnych. I oczywiście to jest bardzo potrzebne.